Mówi się, że dzisiejsza młodzież ma głowę tylko w internecie, że bez smartfona młodzi nie są w stanie funkcjonować. Ich życie to świat wirtualny. Jest w tym niestety sporo racji. Część młodych ludzi nie zauważa, jak atrakcyjny i ciekawy jest ten realny świat. Świat prawdziwych smutków i radości, emocji, bezinteresownych aktów dobrej woli, wielkoduszności, altruizmu. Świat, w którym to żywy człowiek wciąż pozostaje najważniejszy. O młodych, którzy są zaprzeczeniem takiej biernej postawy, piszemy w bieżącym numerze Niedzieli. O młodzieży, która lubi działać, brać za coś odpowiedzialność, na przykład pomagać potrzebującym w rozmaitych ludzkich biedach. A wszystko to w realu, w przestrzeni, o ileż bardziej wielobarwnej, ciekawej, zaskakującej niż ta wirtualna. Nie możemy wrzucać całej polskiej młodzieży do jednego worka z napisem „Będą kłopoty”. Narzekanie nie ma sensu. Młodym jest dziś paradoksalnie trudniej niż było nam, gdy startowaliśmy w dorosłe życie. Oni przyjmują model życia, myślenia, który jest im narzucany. W mediach społecznościowych podsuwa im się całe mnóstwo możliwości, trendów, to, co jest modne, co jest na topie, co ma dużo wyświetleń, co się ogląda. A oni jak gąbka chłoną proponowane schematy zachowań i postaw. Dobrze, że są i tacy młodzi ludzie, którzy mają do tego zdrowy dystans. Szukają miejsca dla siebie w świecie, który ich potrzebuje. Jak radzi święty Paweł Apostoł, w czynieniu dobra nie ustawajmy. Młodzi, zaangażowani w rozmaitych wspólnotach ludzie dobrze o tym wiedzą. Dlatego tak ważne jest, by ich zauważyć i docenić. Na kartach Pisma Świętego można doszukać się wiadomości o ponad 70 rodzajach zwierząt i ptaków. Co mówi Biblia o zwierzętach i jaka jest ich symbolika, wyjaśnia Michał Wojciechowski. W dziale Treści Wiary publikujemy także kolejne rozważanie na temat dźwięków Biblii. Tym razem profesor Adam Regiewicz tłumaczy, co oznacza ruch i poruszanie się. Kościół przychylnie wypowiedział się w sprawie kalabryjskiego Lourdes, czyli objawienia się Matki Bożej bratu Cosimo Fragomeniemu. O historii tego miejsca oraz o najważniejszym przesłaniu, jakie przynosi Madonna ze skały, pisze Włodzimierz Rędzioch. Zapraszam Państwa również do działu Historia, w którym Bogdan Kędziora pisze o chłopskiej Wiktorii z 1920 roku. W tym tygodniu w dziale Dobre Rady Anna Wyszyńska proponuje Państwu porady nie całkiem z lamusa. Natomiast Bożena Kwiecińska udziela porady prawnej, tłumacząc, czy rodzice odpowiadają za długi dzieci. Jesteśmy tuż po Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu, dlatego na stronach Bliżej Życia z Wiarą przypominamy sportowców, którzy nie tylko zawalczyli o najlepsze miejsca na podium, ale pokazali także, co stoi u podstaw ich zwycięstwa. Nina i Maksymilian Michalakowie to rodzice 8 córek. Zgodnie przyznają, że rodzina uczy ich budowania właściwej hierarchii wartości. Dają o tym świadectwo w artykule Anny Gębalskiej-Berekec. Wyższa temperatura oraz wilgotność powietrza sprzyjają namnażaniu się owadów. Jakie niosą zagrożenie i jak się przed nimi bronić? Po garść najistotniejszych informacji i porad zapraszam do działu Szlachetne Zdrowie. W dziale Warto Zobaczyć polecamy urokliwe zakątki występujące w Polsce, które noszą miano cudów przyrody, m.in. lessowy wąwóz w Kazimierzu Dolnym oraz krzywy las nieopodal Gryfina. Na stronach Bliżej Życia z Wiarą zachęcamy do wypróbowania naszych przepisów na ciasta ze śliwkami. Podpowiadamy również, jak kreatywnie wykorzystać przyrodnicze pamiątki z wakacji, a na chwilę relaksu proponujemy łamigłówki geograficzne oraz krzyżówki. Przypominam także, że wciąż można zamówić prenumeratę naszego pisma z wybraną edycją diecezjalną. Wystarczy tylko do nas zadzwonić lub wysłać maila. Dziękuję Państwu za uwagę i serdecznie zachęcam do lektury Nowej Niedzieli z datą 18 sierpnia.